Cześć wszystkim! Trochę nas tu nie było, ale obiecujemy, już wracamy z regularnym nagrywaniem. Dzisiaj mamy dla was Q&A, żebyście nas troszkę lepiej poznali. No ogólnie nie było nas przez to, że no trochę się porozrzucaliśmy po Polsce w trakcie wakacji, no, potem ładnie. Jeszcze trzeba było jednak powrócić na studia, ale już spokojnie wszyscy jesteśmy w jednym mieście, więc możemy nagrywać. A teraz zapraszamy do oglądania. Tata właśnie nagrywa, ale no. Widzicie? Wstyd. Totalny brak profesjonalizmu. Totalny brak profesjonalizmu. To lecimy z pierwszym pytaniem, a pierwsze pytanie to... Nowa nazwa to... Podskład! No tak, i... słuchajcie, nowa nazwa, która trochę pozwoli nam wyjść poza ramy tego, co do tej pory robiliśmy. Czyli Riverdale. Tak, wiecie, ekipa nas troszeczkę ograniczała z tego względu, że jednak jeden serial, który wychodzi powiedzmy raz w roku, to jest nieco mało, jeśli chodzi o możliwości robienia materiału. I też chodzi trochę też o nasze zainteresowania, to co sami chcielibyśmy robić na tym kanale. Jak już pewnie w ogóle zdążyliście zauważyć, my nie robiliśmy tylko odcinków związanych z Riverdale, tylko tak naprawdę z wszystkimi serialami, które oglądamy, a po prostu to, że Riverdale było jakimś takim bardziej naszym ulubionym serialem, to nie oznacza, że mamy tylko robić na temat jego odcinki. Tak, to był taki trochę punkt zaczepienia na początek, ale sami mogliście zauważyć, że potem się gdzieś pojawiło chyba... Stranger Things, tak. Dokładnie. Wiecie, wychodzi masa filmów w klimacie, te wszystkie młodzieżówki Netflixowe. Wychodzi bardzo sporo fajnych filmów czy seriali w ogóle na innych platformach. Tak. I chcieliśmy, żeby te wszystkie takie produkty, filmy, seriale, czy może jakaś książka leci, złączyć do jednej kupy, do jednego worka. Czyli stworzyć z tego popkulturę. Popkulturę, o to chodzi. I pop skład. Ekipę zmieniliśmy na skład, ale w tym klimacie. Nie, tak, dokładnie. Nie myślcie sobie. Ja też na początku miałam taką myśl pop muzyka, nie kochani, ale chociaż to też jest popkultura, jakby nie patrzeć, co nie? Ale ogólnie skupiamy się w takim bardzo ogólnym znaczeniu popkultury. Piewać raczej nie będziemy. Tak. Chociaż kto wie. Słuchaj. Jacek, chcesz ze mną coś śpiewać? Ile macie lat, co studiujecie? To po kolei. Mam 20 lat i studiuję aktualnie dziennikarstwo. Ja mam lat 23 i jestem na 5 roku amerykanistyki. Ja mam lat 20 i jestem na 2 roku produkcji filmowej. Każdy z innego worka, słuchajcie. Tutaj mam zupełnie 3 różne kategorie, ale wszystko się gdzieś tam pasuje. Ale jest bardzo kolorowa i wszyscy mamy bardzo szeroką gamę tak naprawdę zainteresować. I słuchajcie, my tworzymy filmy, robimy materiały, jeździmy na eventy, gdzie robimy jakieś reportaże dziennikarskie, a wszystko z amerykańskiej popkultury. Co? Z tego składu nie można podgrzewać. Czy będzie coś z The Society? Wydaje mi się, że tak. Słuchajcie, ja to oglądałem, pierwszy sezon obejrzałem, mi się bardzo podoba, wszyscy go obejrzeliśmy. Tak, tak. Już są gdzieś pierwsze zajawki kolejnego sezonu, więc na bank do tego zasiądziemy. I na pewno będziemy go oglądać, bo serial okazał się bardzo ciekawy i nadal on nie jest zakończony ani trochę, więc... Jest taki chyba trochę inny niż inne seriale na Netflixie, zdecydowanie. To jest młodzieżówka, ale jednak, która ma trochę bardziej, może dojrzały, trochę bardziej rozwinięty, ten taki ten wątek tego tła, tą fabułę, więc... Raczej będziemy się na nim skupiać również. Ale o Riverdale nadal nie zapominamy, zwłaszcza, że teraz wyszedł nowiutki sezon. I macie jakieś założenia na temat 4. sezonu Riverdale? Oj... Założenia? O, słuchaj... O, to temat rzeka! To jest temat rzeka. Niestety Riverdale, jak wiecie, jest serialem bardzo, bardzo niespodziewanym dla nas. Tam się wszystko praktycznie dzieje. Tam się jeszcze wszystko może zdarzyć. To jest punkty zwrotne są 5 razy w odcinku albo częściej, więc ciężko jest powiedzieć, czego wtedy możemy się spodziewać, bo tam już było dosłownie wszystko. Ale to jest właśnie moje założenie, że to nie zniknie i że dalej będziemy dalej te wszystkie odcinki z takim... Tak, ja takie, no strzeli do niego, no i proszę bardzo, ojej, już strzelił do kolejnego, no co za nowość. Na pewno będzie temat pewnie farmy, bo im nie zakończyli tego wątku. No tak, pewnie się będą na tym FBI skupiać i w ogóle na tym bracie. No. To może być taki jeden z ciekawszych tematów. Ja czytałam niektóre teorie na Riverdale Polska, to powiem wam, że były jakieś teorie typu, że jakaś dziewczyna będzie w ciąży. A to ktoś mówił, że Betty ma być. Betty albo Weronika, ktoś zginie, że w ogóle wróci temat Jasona, chociaż nie wydaje mi się, żeby wrócił temat Jasona. Jason jest martwy. Pierwszego sezonu. No słuchaj, nie mów to. To już by było chore, jak
wróciło. Nie, no po, nie. No, znowu Riverdale. Ulubiona postać. Betty. Słuchajcie, nie jest to łatwe, patrząc jak genialne charaktery mamy w tym sezonie. Aczkolwiek chyba pójdę sentymentem z pierwszego sezonu i powiem, że wciąż Cheryl. A ja kiedyś miałam swoją ulubioną postać i był to Jughead, aczkolwiek w pewnym momencie stał się on dla mnie jakiś nudny i uważam, że teraz ciekawsze jest dużo Betty, więc Betty. Serial, który was rozczarował, w sensie z takich, co oglądaliście na Netflixie czy innych platformach, po prostu... Chyba mamy jeden i ja tak, to już chyba wszyscy wiemy. Czy nawet nie jest rozczarowanie, to dla mnie takie dno i się Ej, ale będziesz oglądał drugi sezon, bo ja obejrzę. Ja też. Tak z ciekawości go włączę, bo teraz wychodzi, co nie? No, no. Tak. On ten weekend wychodzi, no to kurczę, no ja go włączę, żeby się pośmiać. Jeśli ktoś z was śledzi terminy Netflixa, to może już wiedzieć, o czym mówimy. Serial, który nazwy nie da się wymówić. Insatiable, to chodzi... Nienasycona, czy jak? Nienasycona, tak. O tej lasce, która, wiecie, je, się wkurza, zabija, znowu je, znowu się wkurza, wygrywa jakiś misko. Debbie Ryan, nie tak lubiłam Debbie Ryan, nadal ją lubię jako osobę, ale jak zaczęłam jaką na postać, gra to takie, Boże Święty, co oni ja zrobili? Ja zrobiłam ten serial tylko dla niej tak naprawdę, bo jakaś... ją bardzo lubię. Słuchajcie, tam nic nie styka. To jest serial o wspólce, naprawdę. Tam nic nie styka, to jest Końcówka to było takie, co się stało. Nie gadajmy o tym, bo też jest dramat. To był dramat, to po prostu jakiś nie dobry serial. Co ile dni będą się pojawiać materiały na kanale? Tak, co tydzień. Planujemy, słuchajcie. Teraz obiecujemy, że postaramy się trzymać systematyczność. Tak, przynajmniej przez najbliższy miesiąc. Tak, i na spinucie, gdybyście widzieli, że zbliża się ten kolejny dzień i powinien być odcinek, a go nie ma, to piłujcie nas, bo trzeba nas piłować. Znaczy, prawdopodobnie będą one w weekendy, nie, raczej nie ustalamy jakiejś konkretnej daty i godziny, znaczy w sensie dnia i godziny, ale weekend. Tak, raz to ustaliliśmy i nam nie wyszło, bo chyba te terminy te... Taka no nie dało się, ktoś chciał coś do zrobienia i potem nie udało nam się tak naprawdę dokończyć ale czegoś i... mniej więcej po prostu, żeby był odcinek raz w tygodniu. Tak, i tego się trzymajmy. Jak byłeś w pytaniu na śniadanie, Jacek? Słuchajcie, domyślam się, że w tym pytaniu nie chodzi jak byłem, czy tutaj jak dotarłem tam, tylko jak to się stało, że w ogóle tam się pojawiłem. To nie jest długa historia, ponieważ zaczęło się dość standardowo, po prostu napisali do mnie na Messengerze, potem jak zobaczyli mój kanał, czy nie chciałbym wpaść i tam pogadać o języku angielskim, o amerykanizmach i o czymś współczesnym języku. No i potem mnie skręciło. Tak, raz tam poleciałem, potem był drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak się nasza przygoda zaczęła. I mam nadzieję, że szybko się skończy. Tak, Jacek został prezenterem telewizyjnym. Jakie są wasze ulubione seriale tym razem? Czekajcie, mam lód w gębie. U mnie chyba Przyjaciele i Glee i to są seriale, powiedzmy, starsze, ale uważam, że w porównaniu do obecnych młodzieżówek są ponad, naprawdę. Ale przyznajmy, że Glee również jest chora. Naprawdę, Glee jest chora. Pod koniec potem nie, nawet pierwszy sezon. Pierwszy sezon, dobra, chory tak, a potem pod koniec faktycznie jak już zabrakło Fina, to, no, to gdzieś tam widać, że to tak, ta magia tak trochę uciekła, ale nadal serial był świetny. Ale tak, uważam, że obydwa seriale to są przegenialne. Ja jeszcze... Tak, faworyty. Tak, ja jeszcze uwielbiam Full House. Full House też jest starszym serialem, ale też jest super. A takie... Nie widziałem, to takie bardzo sobie takie klasyki. Ostatnio właśnie nadrabiam Glee jeszcze raz i zobaczyłam aktora, który grał w, w Pełnej Chacie, o czym nie wiedziałam i to było takie... Ojej, ojej. Ja sentymentalnie chyba gdzieś tam najbardziej jestem związany ze Suits, czyli w garniturach, bo to oglądałem bardzo długo i miałem z tego takie fajne podejście. Z tych starszych, no wiadomo, trzeba docenić takie produkcje jak Gra o Tron, która super sobie radziła i miała swoje lata świetlności. Z tych współczesnych rzeczy to chyba najbardziej mi podeszła Euforia i The Loudest Voice HBO, bo jest o mediach, a o tym też piszę swoją pracę. Jeśli ktoś z was się mediami interesuje, szczególnie mediami amerykańskimi, to polecam bardzo. Ja wam powiem, że nie mam takiego nie, przepraszam, mam ulubiony serial, jest to Friends, tak samo jak Geralt. Ja nie widziałam Friends, jeszcze słuchajcie. O nie, trzeba tutaj naprawdę kolejnych genialnych systemów. No to Friends, ale ja jeszcze bardzo, no przyznaję się, lubię w sumie to Riverdale. To jest taki jednak mój w sumie drugi ulubiony serial, chociaż ja go tak oglądam, że o Boże, co tu się znowu odwali, co nie? Ale bardzo lubię też Partners on Sly. Sabrina. A ostatnio się strasznie wciągnęłam w seriale typu Elita, hiszpański. La Casa de Papel! La Casa de Papel, tak, właśnie! To trzeba powiedzieć. To jest cudowne.
cudowny serial, jeśli tego nie widzieliście. Ja nie będę kręciła odcinki na tym serialu, bo po prostu nie, no. Warto, słuchajcie, nie dość, że się super, jeśli macie ochotę uczyć języka hiszpańskiego, to super jest taka wymówka przed rodzicami, że uczycie się języka. Tak. Ale przy okazji jest to bardzo fajnie zrobiony serial, gdzie każdy sezon trzyma poziom poprzedniego, więc jest naprawdę genialne. Naprawdę. Kuszą jak w końcu zobaczę ten serial. Słuchajcie, no obejrzałam wszystkie 3 sezony w mniej więcej tydzień. Cały tydzień zajęło mi obejrzenie wszystkich sezonów. Więc... Szybko. Ej, to ładny maraton. No, ładny maraton, nie wychodziłam prawie że z domu, bo tak się wciągnęłam, że tak... Położyłam się rano przy kanapie, ojeju, 17. Ja miałam ze Strangerami z rok temu. Nie. O, ja Stranger Things nie widziałam nigdy. No nie, no słuchajcie. Tak, ja Fred. Nie widziałeś Fred. Nie, no, tragedia w ogóle. Ale Glee widział, dobra. Tak, nie widziałem. Dobra, no. Czy znaliście się wcześniej? Prosta odpowiedź, w sumie nie. Nie bardzo. Nie bardzo. Tyle ile ja raz może pisałam, pisałam z Jackiem o jakiejś wstawienie jakiegoś posta, a tak w zasadzie to osobę znajomość taka internetowa i taka bardzo, bardzo przymówiająca się. Ja Jacka ani Karoliny w ogóle nie znałam. Co prawda Karolinę to kojarzyłam tylko, bo ja byłam po prostu na grupie Riverdale Polska. I jak napisałaś do mnie, to ja cię skojarzyłam. Tak, że skojarzyłam cię, że ty jesteś chyba jedną z administratorek stamtąd, ale jakby w ogóle nie kojarzyłam, tak wiecie, tak osób. Więc ale potem jak do mnie napisała, to stwierdziłam, kurczę, no jak fajna inicjatywa, fajny kanał. Ja jestem pewna. I stało się, tak się połączyliśmy, więc tak naprawdę połączył nas kanał. Dokładnie. Nad jakimi serialami najbardziej chcecie się skupić? Na YouTubie, na naszym kanale. No młodzieżowe seriale. Młodzieżówki takie, które wy lubicie oglądać, które my również oglądamy. Raczej nie będziemy podrążać się takich serialach, które już dawno się skończyły, bo to nie ma to za bardzo sensu, co nie? Więc na przykład wątpię, żebyśmy poruszali temat Glee czy czegoś takiego. Chociaż Friends! Ja bym o Friendsach nadal pogadała. Przyjaciele i Glee tak naprawdę od niedawno są na Netflixie, więc dużo osób dopiero ich zaczyna oglądać. To jest prawda. Na bank, jeśli chodzi o mnie, na bank wezmę na tapetę, właśnie jak mówiliśmy, The Society. Na pewno jak się pojawi, wezmę Sex Education. To był dobry serial. No dalej Riverdale i wydaje mi się, że do jakiegoś klasyka takiego może podciągnę, jeśli chodzi o bardziej tematykę. Powiedzmy, gdybym wziął taki Suits, to mogę wam pokazać podstawy języka prawniczego. Jakby każdy serial ma jakąś taką branżę sobie zawartą i może po jakiejś tej branży będę sięgał, więc dawajcie znać, czego wam brakuje. Ja myślę, że w poleceniach też jakieś starsze seriale gdzieś tam przeplotę, ale głównie skupimy się na tych, co wchodzą. Co gdzieś tam się są, kręcą się i chcą. Ale jakieś takie top 10 klasyków na nasze? O, to by było dobre. To by było dobre. Można dać. Jeśli chodzi o mnie, jak wiecie, miałam robić tę sekcję beauty, aczkolwiek stwierdziłam, że lepiej. Czasami ciężko się jest po prostu skupić tylko na takich babskich rzeczach. No tak, więc, na wąskim dziale. Tak, na takim wąskim dziale, więc stwierdziłam, że jednak poprowadzę taki styl lifestyle i będę po prostu inspirować się różnymi serialami, też o nich również mówić. O jakich? To prawdopodobnie właśnie takich, które są aktualnie na Netflixie czy innych portalach. Słuchajcie, to chyba wszystkie pytania, na które dzisiaj chcieliśmy odpowiedzieć. Było ich trochę, wybraliśmy te, które są najciekawsze, albo na które jeszcze wcześniej nie odpowiadaliśmy. Nie chcieliśmy też jakoś drążyć wszystkiego, więc mam nadzieję, że... Zostawmy trochę na jeszcze inny. Dokładnie. To jest nasze pierwsze Q&A, słuchajcie, ale nie ostatnie. Także pod tym filmikiem możecie zadawać kolejne pytania, bo to z niego będziemy brali sobie rzeczy na kolejny materiał właśnie w tej serii utrzymany. A na razie już będziemy z wami żegnać. Więc trzymajcie się. Hejka, do kolejnego odcinka.